No i na YouTubach i na innych kanałach, które już mają, powiedzmy, że są popularne, to nikt ci nie pokaże takiego dnia jak dzisiaj. Z dzień przed Wigilią, pada, jest na plusie. Jesteś zmęczony, wkurzony. Najchętniej byś pobluzgał. Jesteś wkurzony, bo ta cała działalność, którą robisz, nie daje ci jakichś wielkich efektów. Jest wszystko po. Więc dzisiaj jeszcze bym chciał jedną rzecz zrobić i na te kilka dni chyba totalnie muszę to zostawić, żeby się zresetować i nie myśleć o tym, bo już po prostu mam dosyć. No i najgorsze jest to, że jesteś sam w tym i oczywiście masz wrażenie, że innym idzie lepiej, więc dzień pełen radości, którego nie uświadczycie i tylko bym glow na to wszystko. A jeszcze spierdzieliłem trochę, ale to inaczej się nie dało. Bo jak zakładasz spółkę i masz jedną działalność, to nie da się płynnie przejść. Tylko zawsze jest ten jeden miesiąc, gdzie będzie to wszystko się zazębiało na siebie. Myślałem, że się uda uniknąć na przykład otwierania rachunku firmowego na jednoosobową działalność. Bo po co, jak za chwilę zamykam, ale tak się nie da, bo przecież kontrakt będę na przykład, powiedzmy, miał od stycznia podpisany. Więc no nie da się tego zrobić tak, żeby za grudzień ci zapłacili na nowy rachunek, skoro jeszcze nic nie wykonywałeś, więc jakbym głupi musiałem zakładać i mam nadzieję, że się wyrobię z wpisem na białą listę. Po prostu cudownie, to wszystko jest cudowne i naprawdę ciężko. Ciężki okres. A jeszcze co sobie rząd wymyśli, jakie zmiany fantastyczne, jak uderzą, jak jeszcze będą chcieli powyciskać z ludzi to, co zarobili, to tego nie wiadomo i to też trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy. A i do tego rozładował mi się pilot od samochodu. No ale nic, nie ma co narzekać, trzeba po prostu sobie odpocząć od tego wszystkiego, nabrać dystansu i się zastanowić, gdzie to wszystko ma zmierzać, bo może problem jest w tym, że człowiek nie ma jakiegoś planu na to wszystko, szczególnie jeżeli chodzi o podcast. I to z tego wynika to, co jest teraz, czyli gdzie mamy dojść, skoro nie wiemy, gdzie mamy iść, prawda? No. Jadę. Jedna rzecz dzisiaj i... Dobra. Czas się wydostać z Domaniewskiej. A że jeździłem na 10, więc było szukanie miejsca. Ale mam jeden pomysł na załatwienie sobie miejsca. W każdym razie trzeba się stąd wydostać, bo dzisiaj jest ostatni dzień tego roku, więc to jest ostatnie nagranie w tym roku. Jakieś podsumowanie by trzeba było zrobić. Patrzyłem, że przeczytałem około 20 paru książek w tym roku, co jest całkiem spoko. Mam na myśli wysłuchane i przeczytane, ze względu na to, że 2 godziny dziennie gdzieś jeżdżę. Poza tym, tak jak wczoraj, słuchałem książki, jak na orbiterku ćwiczyłem. Więc łączę te książki. Robiłem też jakieś tam mailingi do newsletterów szkoły i podcastu. W ogóle filmik odnośnie recenzji książek zebrał 250 odsłon w 2 dni i komentarze, że zaoszczędziłem komuś kasę, że wiedział, jaką książkę kupić, także bardzo fajne. Bardzo fajny feedback. Od razu o 10 dni wzrosła liczba subskrypcji, jak ktoś lubi te statystyki, to jest fajna sprawa. Natomiast nie ma co żyć aż tak statystykami.
Więc jak robiłem podsumowanie, to wyszło, że jakieś 4 artykuły, 12 odcinków podcastu nagranych. Od tego miałem w okolicach 15 studentów na różnym obszarze. Więcej, mniej, to jest akurat, jest tam jakaś drobna fluktuacja. Także całkiem spoko ten rok był. Liczę na więcej w następnym roku. Trzeba cisnąć to. Udało się też wskoczyć na białą listę, więc nie będę miał problemów i nie będą mnie musieli do ZUS-u, do urzędu skarbowego zgłaszać. Czekam na umowę, bo już podpisałem nową, że od 2 stycznia spółka będzie z jednym kontrahentem. Do tego wczoraj zlecenie od stałego klienta, starego. Wszyscy ruszyli równo, czy tak na święta tak nie ruszyli. Dzisiaj ruszyli, by the way, tam był Tesla Y. Bardzo rzadka jeszcze u nas i bardzo droga. A i wczoraj o 16.30 można było Starlink, czyli te satelity Elana, podziwiać na niebie, jak sznureczkiem pędziły na swoje pozycje. Gwiezdny pociąg, chyba jakoś tak to nazwali, na fakt. No trochę te satelity, jakich tam będzie ileś tysięcy, to trochę przyćmią te niebo. Ale ważne, żeby był na przykład internet wszędzie dostępny. Jestem ciekaw, jak się zmieni telefonia komórkowa, jak w telefonie będzie mógł być moduł Starlinka. Jeżeli będzie mógł być, nie wiadomo, nie wiem, nie znam aż tak tej technologii. I będzie z całego świata można łączyć się przez internet. Ale po dupie dostawcy internetu dostaną. Dlatego tylko na kogo brałem umowę na internet mobilny.